Strajk na wybrzeżu się rozszerza. Stoi już nie tylko stocznia Lenina, ale kilkaset zakładów. Prymasie, robotnicy spisali 21 postulatów. Wolność dla więźniów politycznych, zniesienie cenzury, wolne soboty, podwyżki płac, dostęp do środków przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań i najważniejsze, utworzenie dla pracowników wolnych i niezależnych związków zawodowych. To sprawy słuszne i ważne. Jednak najważniejsze jest to, żeby nie doszło do rozlewu krwi. Nie darowałbym sobie tego, iż jeżeli zginie choćby jeden polski chłopiec, obawiam się interwencji Moskwy. Rządzący Polską walczyli z Kościołem i prymasem Wyszyńskim, który wspierał robotników. A jednocześnie bał się, by strajki, jakie wybuchły latem 1980 roku, nie doprowadziły do rozlewu krwi. 31 sierpnia 1980 roku Komitet Strajkowy w Gdańsku z Lechem Wałęsą na czele podpisał z rządem porozumienie. To był początek zmian w Europie Środkowo-Wschodniej. Natomiast prymas Wyszyński stał się duchowym doradcą Solidarności. Kilka tygodni przed śmiercią powiedział do robotników: błogosławię Was i Wasze wszystkie poczynania. 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie doszło do zamachu na życie Jana Pawła II. Papież od kilku dni leżał w szpitalu Gemelli w Rzymie, gdzie powoli odzyskiwał siłę. Kardynał Stefan Wyszyński, od kilku miesięcy chory na nowotwór, cierpiał w domu arcybiskupów warszawskich przy ulicy Miodowej w Warszawie. Po zamachu na papieża prymas prosił wiernych, aby odtąd wszystkie modlitwy zanoszone za niego kierowali do Matki Bożej, prosząc o zdrowie i siły dla Jana Pawła II. Ojciec Święty do księdza prymasa. Przesyłam błogosławieństwo i ucałowanie. Ojcze, jestem bardzo słaby. Błogosław mi. Błogosławię usta i ręce Twoje. Papież dobrze znał i akceptował życie i dzieło prymasa Wyszyńskiego. Dwaj wielcy Polacy rozmawiali przez telefon po raz ostatni. Trzy dni po rozmowie telefonicznej z papieżem prymas już nie żył. Zmarł rankiem 28 maja 1981 roku. Miał 79 lat. Śmierć kardynała Wyszyńskiego była wielkim wstrząsem, nie tylko dla katolików. Od niemal 33 lat pewną ręką prowadził Kościół w Polsce. W kraju prymas był autorytetem. Z nim liczyli się wszyscy, nawet komuniści. Kolejka osób, które chciały zmarłemu oddać hołd, była tak długa, że ludzie stali bez przerwy 3 dni i 3 noce.
Trumnę z ciałem kardynała niesiono w wielkiej procesji ulicami Warszawy, usłanymi kwiatami, aż na Placu Zwycięstwa. Warszawa żegnała swojego metropolitę, a wraz z nią żegnała go cała Polska. Ludzi było tyle, że nie pomieściłby ich żaden kościół. We mszy świętej pogrzebowej uczestniczyło 300, może 500 tysięcy osób. Nikt dokładnie tego nie liczył. Żegnali ojca ojczyzny, jak mówili o prymasie. Co teraz będzie? Kto nas teraz poprowadzi? Padały dramatyczne pytania. Tym bardziej, że w Polsce niebezpiecznie rosło napięcie między komunistycznym rządem a wielkim ruchem Solidarność. Pół roku później rządzący wprowadzili stan wojenny. Trumnę z ciałem prymasa Wyszyńskiego złożono w warszawskiej katedrze świętego Jana. Papieża Jana Pawła II przy tym nie było. Wciąż leżał w rzymskiej klinice Gemelli. Ale 2 lata później, gdy papież przyjechał do Polski, wprost z lotniska pojechał do katedry, by modlić się u grobu przyjaciela. Takiego ojca, pasterza i prymasa Bóg daje raz na 1000 lat. Koniec części 5. Jesteśmy dumni, że mamy takich aktorów, takiego reżysera. Moi drodzy, teraz odpowiedzmy sobie na pytania, które były zadane w czwartek. Jakie było pierwsze pytanie? Marysia? Ja? Co jest obrazem było? Tak podpowiem. Jaki obraz chodził po parafii? W Polsce. Tak. Przedstawiał Maryję Pannę Częstochowską. Pięknie. Moi kochani, drugie pytanie brzmiało, to pamięta? A obok Marysi coś jeszcze pamięta? Maciuś, ty pamiętasz. Drugie pytanie też było związane z obrazem, ale... Co chodziło po... Po parafiach, kiedy aresztowano obraz. Puste ramy. Puste ramy. Śliczne, ślicznie. I moi drodzy, ostatnie pytanie dotyczyło już pewnej osoby. Pamiętamy, co z tą pamięcią mamy? Nie tak. Ale dobrze, że macie Marysię, taką koleżankę, która pan wszystko pamięta. W jakim dniu został wybrany Jan Paweł II? Jaka data? Bo pamiętamy datę? To co na serduszkach napisaliście? No? Trudno, Marysia. A nie, Zuzia się. 16 października 1978. Dobrze, że to nie klasówka i mamy mogą to odpowiadać, ale bardzo się cieszę. Bardzo dobra odpowiedź. Moi drodzy, zaproszę tutaj jeszcze raz naszego drogiego aktora, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego i małego Stefka, chodź Piotruś, ale nie. Zobaczcie. Tak się zaczynała historia naszego Stefana. Ale życzymy to myśleć, że będzie taki, więc słuchajcie, to nie jest trudne, więc mam teraz prośbę do naszych aktorów, a moje pierwszeństwo, bo grali główną rolę. To słuchajcie, to nie jest tak łatwo się dostać, żeby grać główną rolę.
Moi drodzy, więc poproszę Was, abyście wylosowali dwójkę dzieci, które zaproszą do siebie Pana Jezusa. Zaczniemy od naszego starszego brata i naszego młodszego. Księże kardynale, ksiądz kardynał wylosował. Proszę. Maciej Skowron. Zapraszamy Macieja Skowrona. A mały Stefek? Zuzia Sroka. Zuzia Srok. To teraz pytanie, czy zapraszasz Pana Jezusa jeszcze drugi raz? Zapraszam, to proszę. Maciej weźmie Pana Jezusa do siebie, a później Ci przekażę, proszę. Moi drodzy, a teraz podaję trzy pytania na czwarte. Łatwe czy trudne mają być? Ostatnie. Niech tutaj przed kartą mi podpowiadam. Moi drodzy, więc pierwsze pytanie. Słuchamy, żeby to nie było tak jak dzisiaj, że ja się pytam, a wy patrzycie w niebo albo rodziców. Słuchamy. Zapamiętać, zakodować. Otwieramy teraz plik nowy i piszemy. Pierwsze pytanie będzie: komu błogosławił kardynał Wyszyński przed swoją śmiercią? Komu zdążył jeszcze pobłogosławić? Drugie pytanie. Ile lat miał ksiądz kardynał Wyszyński, jak zmarł? I trzecie pytanie. Dlaczego papież Jan Paweł II nie mógł przybyć na pogrzeb księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego? Powtarzamy, czy pamiętamy? Proszę? No to słucham. Proszę, pierwszy. Błogosławił kardynał Wyszyński przed śmiercią. Drugie pytanie. Dobrze. I trzecie pytanie. Dlaczego na pogrzebie kardynała Wyszyńskiego nie było papieża Jana Pawła II? To trzy pytania, moi drodzy, bo jeszcze w czwartek Pan Jezus odwiedzi Was. Pójdzie jeszcze Pan Jezus przed Wigilią, jeszcze na pewno zdąży. Dobrze, moi drodzy, za chwileczkę odbierzecie obrazki. Dzisiaj są trzy albo cztery, to tam pilnujcie rozdający. A my sobie zaśpiewamy na zakończenie naszego wołka i osiołka. Zapraszam Was, abyśmy wszyscy wstali. Proszę. Może jak ktoś mi chce pomóc, to zapraszam. Jak ktoś chce mi pomóc, to zapraszam. Tak się zdobywa wszystkich pomocnic. To może ja zrobię tak, ja się nawet się będę patrzył. Dobrze, to zaczynamy. 3, 4. Wołek, wołek, wołek i kościołek, ksiądzą w Gdańsku, a stojący mus, to zdobywa cały, tylko jeden mus. Dziesiątko w kubeczku, a stojący mus, to stworzył świat cały, tylko jeden mus. Cztery ewangelistu, trzech królów magów, wolny osiołek, dziesiątko w kubeczku, a stojący mus, to stworzył świat cały, tylko jeden mus. Thank you.
przykazem kościelnym, cztery ewangelistów, trzech królów panów, kolejni kościołek, tysiąca zbytków, a w całym zemlu to stworzył świat cały i pojedynku. To brawa dla nas, naprawdę. Zapraszam, posłuchajcie o tym podlasku, wracajcie bezpiecznie do swoich domów, mieszkań. Panie, zastanowiłem się do Maćka, a od Maćka jutro do...